Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Naprawdę zrobiliśmy wszystko, aby zrealizować ten projekt. Naprawdę starałam się zdążyć. Takich przykładów ze słowem naprawdę mogłabym wymienić jeszcze kilka albo nawet kilkanaście. To słowo, które bardzo często występuje w naszej komunikacji, zakorzeniło się w naszym codziennym języku. Zobaczcie, co oznacza i w jakich sytuacjach najczęściej je stosujemy. Dzień dobry! Tak naprawdę witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Słowo naprawdę jest bohaterem dzisiejszego odcinka, ponieważ jest słowem, które niezmiernie często pojawia się w naszym języku i to zarówno tym biznesowym, jak i osobistym. Nie chodzi tylko o przykłady, które wymieniłam wcześniej, ale pojawia się w bardzo, bardzo różnych kontekstach. A co ono w ogóle oznacza? To słowo niesie ze sobą bardzo mocny ładunek emocjonalny. Kiedy jest używane, oznacza to, że nadawca, czyli osoba, która mówi, bardzo chce podkreślić wagę swoich słów, a tym samym nadać znaczenie temu, co się zadziało, czy też co ta osoba w danym momencie mówi. Dlatego podkreśla to, mówiąc, że to coś, co jest naprawdę, na serio, na poważnie. Jeżeli ja mówię, naprawdę nie jestem głodna, to znaczy, że już kilkakrotnie wcześniej odmówiłam zjedzenia czegoś, ktoś ciągle mnie namawia, bo może sprawiam wrażenie, że jednak jestem głodna. I mówiąc w ten sposób, mówiąc, ja naprawdę nie jestem głodna, staram się uciąć tę dyskusję, postawić kropkę i pokazać, że to jest absolutna prawda i nie można z tym polemizować. Czy to oznacza, że słowo naprawdę przypisane jest tylko do tych ludzi prawdomównych i do tych, którzy chcą nam przekazać jakieś swoje szczere komunikaty? Otóż nie, wręcz jest czasem zupełnie odwrotnie. Rzeczywiście, czasami w sytuacjach, kiedy potrzebujemy coś podkreślić, mówimy, naprawdę bardzo mi na tym zależy, to znaczy zrób to, jeśli możesz, bo to jest dla mnie ważne. Ale często jest to dość nieudolna próba tłumaczenia się z jakiegoś występku. Naprawdę umyłam tę podłogę, ale ona ciągle jest brudna. Naprawdę poszłam do sklepu na zakupy, ale ich nie zrobiłam. Tak więc to słowo, choć oznaczać może coś prawdziwego, jest używane przez dwa typy ludzi komunikujących się i jest stosowane w dwóch typach komunikatów, zarówno tych prawdziwych, jak i tych nieprawdziwych. Zadacie pewnie teraz pytanie, no to skąd poznać, czy dany komunikat jest prawdziwy, czy nie? No i tutaj niestety samo to słowo nas do tej prawdy nie doprowadzi. Musimy posłuchać całego komunikatu, posłuchać całego kontekstu, czyli zdania albo kilku zdań, w towarzystwie których zdanie ze słowem naprawdę zostało powiedziane i dopiero na tej podstawie możemy wysnuć wniosek. Natomiast to, co jest pewne, to to, że słowo naprawdę jest generatorem emocji, to znaczy jest tym, co podkreśla, co przyciąga uwagę słuchacza do akurat tego fragmentu zdania. I to zapamiętajcie, a wtedy będziecie baczniej zwracać uwagę na to, jak jest naprawdę. Tego Wam oczywiście życzę. Dziękuję za dziś. Piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.